Witam Państwa bardzo serdecznie, Kinga Maryniak. Dziś mamy 21 dzień lutego. Imieniny obchodzą Felix, Lena, Robert. W dzisiejszym Pulsie Regionu. Kutnowska Skarbówka zaprasza na dzień otwarty. Do Kutna niebawem trafią elektryczne autobusy. Zostań królową róż, weź udział w castingu. 3 marca odbędzie się kolejny bieg tropem wilczym. ZUS informuje o podwyżkach emerytur. 1 marca w Urzędzie Miasta nie wymienisz dowodu osobistego. Policja w Kutnie zaprasza na debatę społeczną. Urząd Skarbowy w Kutnie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się w Skarbówce w sobotę 2 marca. Zapraszamy na dzień otwarty do Urzędu Skarbowego w Kutnie, który odbędzie się w sobotę 2 marca w godzinach od 9 do 13. Tego dnia pracownicy urzędu będą udzielać informacji w zakresie rocznych rozliczeń podatkowych. Podatnicy będą mogli złożyć swoje zeznanie poprzez nową usługę Twój e-PIT lub elektronicznie za pośrednictwem systemu e-deklaracje. Przypominamy, że maksymalny termin zwrotu podatku wynikający z zeznań złożonych w formie elektronicznej wynosi 45 dni, natomiast termin zwrotu z podatku wynikający z zeznań złożonych drogą papierową to 3 miesiące. Miasto Kutno ogłosiło przetarg na zakup elektrycznych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Został ogłoszony przetarg na zakup 6 autobusów elektrycznych. Jest to już końcowy etap całego projektu, który realizujemy. Powiem tylko, że to jest jeden z największych projektów unijnych, jakie były robione w historii miasta, bo to jest około 25 milionów złotych i to jest ostatni element. Otwarcie ofert jest planowane na 22 marca. Ma być 6 autobusów elektrycznych, około roku na wykonanie pierwszych 3 i potem o pół roku na następnych. Także w przyszłym roku, późnym latem, wszystkie autobusy elektryczne, które są planowane, będą w mieście. Te autobusy będą jeździły tylko na liniach w mieście, czy też na liniach podmiejskich? One są zdecydowanie na linie miejskie. To są takie autobusy, które mają cały czas jeździć, więc będą jeszcze dobudowane 2 stacje do szybkiego ładowania na pętli na Batorego i przy dworcu PKP, tak żeby mogły się doładować w trakcie jazdy. Dojeżdża tylko, jest opuszczany pantograf i przez parę minut dużym prądem jest doładowany, także może kilkanaście kilometrów dalej przejechać. Kutnowski Dom Kultury ogłasza casting na Królową Róż wrześniowego Święta Róży. Ruszamy z castingiem na Królową Róż. To będzie wyjątkowa Królowa Róż, bo to będzie 10. Królowa Róż w historii naszego święta. No i też będzie wyjątkowe Święto Róży, no bo jego 45. odsłona. Jeśli chodzi o sam casting, na razie czekamy na karty zgłoszeniowe. Te karty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie Święta Róży, ale też na stronie Kutnowskiego Domu Kultury. Karta jest bardzo prosta do wypełnienia. Potrzebujemy tylko podstawowych danych. Do tej karty należy załączyć zdjęcia. Jedno zdjęcie to jest kadr twarzy, a drugie to zdjęcie całej sylwetki kandydatki. Jeśli chodzi o same kandydatki, to przede wszystkim muszą mieć skończone 18 lat. Chcemy, żeby te dziewczyny były w jakikolwiek sposób z tym Kutnem związane, więc jest taki wymóg regulaminowy, że kandydatką na Królową Róż może być kobieta, która ukończyła 18 lat i urodziła się, mieszka lub uczy się w Kutnie. Na te karty wypełnione zgłoszenia czekamy do 1 kwietnia, a sam casting odbędzie się 6 i 7 kwietnia. Przede wszystkim jest to rozmowa z jurorami. Będziemy zadawać różne pytania, ale wcale nie będą trudne ani podchwytliwe. Na spokojnie raczej będzie nas interesować sama kandydatka, to dlaczego chciała zostać Królową Róż, to co lubi robić, jaką jest osobą, bo też nie zapominajmy, że poza tym, że Królowa Róż jak najbardziej powinna być kobietą piękną, to powinna być też kobietą inteligentną, a najfajniej, jeśli jest też kobietą ciekawą. Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kutnie po raz kolejny organizowany jest bieg tropem wilczym. Jest to największy bieg pamięci w Polsce. W tym roku formuła wydarzenia została poszerzona. Tą samą trasą przejdzie również Marsz Pamięci. Bieg tropem wilczym jest organizowany po raz 7 w Polsce, w naszym mieście będzie po raz 2. W tym roku również zorganizowaliśmy marsz, w którym też mieszkańcy naszego miasta i okolic będą mogli wziąć udział. O 11.20 odbędzie się bieg honorowy, na których zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta. Będzie to bieg na dystansie 1963 metry. Będziemy chcieli się przedostać pod kapliczkę tam i pod tą kapliczką będzie odczytany apel przez nasz kutnowski chówiec.
Wszystkich mieszkańców Pobiegu zapraszamy na wspólne już takie uroczystości w którym będziemy serwować grochówkę, będziemy serwować również kiełbaski, no i będą przygotowane niespodzianki przez 37 pułk. Będzie na pewno można sobie pooglądać repliki broni, które ten pułk w swoich zbiorach posiada. Wydarzenie realizowane przez Stowarzyszenie OFC Kutno przy współudziale miasta Kutno, Chówca ZHP Kutno, Stowarzyszenie Historyczne Pułku 37 i Grupy Kutno Biega. Patronatem nad wydarzeniem objęli prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński i starosta kutnowski Daniel Kowalik. Mecenasem wydarzenia jest senator Rzeczpospolitej Polskiej Przemysław Błaszczyk. Bieg tropem wilczym w Kutnie jest zorganizowany przy współpracy z Nadleśnictwem Kutno, Kołem Łowieckim Dzik, lokalnymi stowarzyszeniami i firmami zaangażowanymi w rozkwit sportu w naszym mieście. Zapraszam wszystkich serdecznie 3 marca do lasów w Raciborowie na wspólne uroczystości ku pamięci żołnierzy wyklętych. Dlaczego Chówiec ZHP angażuje się w bieg tropem wilczym? Chówiec Kutno angażuje się z kilku tak naprawdę czynników. Pierwszy to patriotyzm. Chcę pokazywać młodym ludziom, jak ważna jest pamięć o bohaterach, o żołnierzach wyklętych, między innymi o Ince, harcerce, która nie poddała się, która chciała walczyć nadal o wolną Polskę, a nie pod władzą stalinizmu. Ale także sport, po prostu ruch na świeżym powietrzu, spędzanie czasu w ten sposób i służba na rzecz innych, czyli się pomaganie, w tym wypadku pomaganie organizatorom biegu. Czym Chówiec zajmie się podczas biegu tropem wilczym? Na pewno zajmiemy się zabezpieczeniem trasy biegu i terenu parkingu. Staniemy na newralgicznych punktach, tam gdzie można zabłądzić. Chociaż na pewno trasa będzie dobrze oznaczona, ale w razie czego będziemy tam po prostu. Zajmiemy się również przygotowaniem ogniska dla uczestników pobiegu, żeby było gdzie się ogrzać. Nasze harcerki uśmiechnięte i wesoło będą wydawać pakiety dla zawodników, żeby od samego początku radośnie spędzać ten czas. A także tak podnośnie już w czasie biegu honorowego pod kapliczkę. Przy samej kapliczce przygotujemy apel, żeby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Sam będę brał udział w biegu i z tego co wiem zostało jeszcze kilka miejsc, także warto się zapisać. Wszelkie informacje można znaleźć na wydarzeniu na Facebooku. I oczywiście zapraszamy na ten bieg honorowy. Sam zachęcę wielu harcerzy, żeby pobiegli w tym biegu i uczcili pamięć żołnierzy wyklętych w ten sposób. I zapraszamy oczywiście na pierwszą edycję marszu tropem wilczym. Jest to marsz, który odbędzie się zaraz po starcie biegu głównego. Będzie można trasę przejść z kijkami, bez kijków, spokojnie. I serdecznie na to zapraszamy. Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją i w tym roku będzie to waloryzacja kwotowo-procentowa. Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on 102,86%, co oznacza, że świadczenia wzrosną o 2,86%. Jeżeli jednak w wyniku takiego działania otrzymamy kwotę podwyżki, która będzie niższa niż 70 zł brutto, wówczas będziemy mieli do czynienia z waloryzacją kwotową. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy nam świadczenia, to jest emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentę rodzinną, właśnie o taką kwotę, czyli 70 zł brutto. Kwota gwarantowanej podwyżki dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie odpowiednio wynosiła 52 zł 50 groszy, a dla osób pobierających emeryturę częściową 35 zł. Oczywiście są to kwoty podawane brutto. Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do
minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli więc osoba nie dysponuje takim stażem, nie może liczyć na gwarantowaną kwotę waloryzacji i w jej przypadku zostanie zastosowana waloryzacja procentowa. Świadczenia waloryzowane są z urzędu, co oznacza, że klienci nie muszą w tym celu składać żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS-u decyzję z nową wysokością świadczenia po waloryzacji. Decyzje będą wysyłane pocztą. Zwaloryzowana kwota świadczenia będzie wypłacana w marcu w terminie płatności. Od 1 marca wzrasta też kwota minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 1029 zł do 1100 zł. Wzrasta także wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 772,35 zł do 825 zł oraz renta socjalna do 1100 zł. W piątek, 1 marca od godziny 11 do godziny 15.30 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kutno nie będzie miał możliwości obsługi petentów w zakresie wszelkich spraw związanych z dowodami osobistymi. Nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty, odbioru dowodu osobistego lub zgłoszenia jego utraty czy zniszczenia. Zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji przerwy techniczne spowodowane są wejściem w życie nowej ustawy. 26 lutego w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się debata społeczna pod tytułem Bezpieczny Powiat, Bezpieczny Mieszkaniec, organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Kutnie. Podczas debaty poruszone zostaną tematy m.in. dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa konsumentów przy zawieraniu umów. Początek debaty o godzinie 9.30. Wstęp jest wolny. W czwartek, 21 lutego przed południem, w wieku 90 lat, zmarł biskup diecezji łowieckiej Alojzy Orszulik. Był pierwszym biskupem łowickim i zarządzał diecezją od 25 marca 1992 roku. Służbę nad diecezją sprawował do 2004 roku. Wówczas przeszedł na emeryturę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program 3 pytania do. Dziś naszym gościem będzie Julia Kazimierczak, Królowa Róż roku 2018. Zapraszam. Może znaleźć się w trudnej sytuacji. Kupujesz w internecie? Zostałeś oszukany? Chciałbyś sprawdzić treść umowy? Obawiasz się zapisów drobnym drukiem? Pomoc dla Ciebie jest bliżej niż myślisz. W całym kraju funkcjonuje 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przyjdź, poradź się specjalisty, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nieodpłatna pomoc prawna to pomoc bliska Tobie. Informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej szukaj w najbliższym urzędzie gminy lub starostwie. Prezydent.pl. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie, temperatura 5 stopni w Kutnie, 2 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale. W dzień zachmurzenie duże, temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 1 stopień w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m2 oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Witam Państwa w programie 3 pytania do. Dziś naszym gościem jest Julia Kaźmierczak, obecna Królowa Róż. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz program polega na tym, że gość losuje koperty, w których są pytania z puli zawodowej, prywatnej i takie pytanie zaskoczenia. Okej. Okay. Mamy także klepsydrę, która odmierza czas odpowiedzi i są to 2 minuty. Okej, rozumiem. Jak już znasz zasady, to w takim razie możemy zaczynać. Wylosuj pierwszą kopertę. Proszę. Dzięki. Kategoria pytanie, zawód, pasja. Co jest najtrudniejsze w byciu Królową Róż? Co jest najtrudniejsze? Wydaje mi się, że nie ma takiej najtrudniejszej rzeczy. Wszystkie rzeczy, z którymi miałam do czynienia, były takie przyjemne i właściwie nie wspominam żadnej rzeczy, żadnej, która sprawiła mi jakąś trudność. Jedyne, o czym teraz mogę pomyśleć, to, że Święto Róży trwa 3 dni i zawód Królowej Róż również trwa 3 dni. W piątek jest to, powiedzmy, od godziny 15 do wieczora, cała sobota i cała niedziela, także bywa to czasem męczące, szczególnie, że w moim przypadku suknia była dosyć ciężka i trzeba było ją, wiadomo, nosić na sobie i to było dosyć trudne, tak? Ale wydaje mi się, że raczej nie mogę tego rozpatrywać w kategoriach jakichś rzeczy trudnych czy ciężkich do wykonania, tylko po prostu to były dla mnie czyste przyjemności, bo robienie sobie zdjęcie z uczestnikami Święta Róży czy udzielanie właśnie wywiadów, sesja zdjęciowa, przymiarki sukni, to były wszystko rzeczy takie dosyć przyjemne dla dziewczyny, dlatego w takich kategoriach to postrzegam. Możesz teraz wybrać kolejną kopertę. Okej. Proszę. Kategoria pytanie prywatne. Jaka jest Twoja pasja i co zmieniło się w Twoim życiu po zostaniu Królową Róż? To najpierw odpowiem na pierwszą część tego pytania. Moja największa pasja. Studiuję amerykanistykę, więc to przejawia się właśnie w ten sposób, że bardzo interesuję się Stanami Zjednoczonymi, ich kulturą, tradycją oraz uwielbiam oglądać filmy. I jakby uwielbiam to łączyć, szczególnie teraz, kiedy jest taki okres przed galą oscarową. Uwielbiam oglądać właśnie filmy z różnych kategorii i nie mam tego jednego ulubionego filmu, ale staram się zawsze przed galą obejrzeć jak najwięcej, bo zupełnie inaczej wtedy się odbiera taką uroczystość, kiedy rozumie się wszystkie dowcipy, wszystkie żarty i też ma się swoich faworytów, ulubieńców i własne opinie na temat danego filmu. W tym roku akurat nie mam jakiegoś takiego swojego wielkiego faworyta, ale mocno trzymam kciuki za Zimną Wojnę i za Pawła Pawlikowskiego, bo to są takie polskie akcenty na tak ważnej uroczystości światowej. Także tak, to jest moja pasja. A co się zmieniło, odkąd zostałam królową? Wydaje mi się, że zmienił się też mój cały stosunek do tego święta. To fakt, wcześniej interesowałam się tym i miałam jakieś pojęcia na ten temat, ale na pewno nie takie,
jakie teraz mam, po tym jak jakby zagłębiłam się i poznałam tą wiedzę tak w sposób dosadny i dowiedziałam się wielu nowych rzeczy na temat historii Święta Róży oraz tego, jak w ogóle wygląda taka organizacja takiej ogromnej uroczystości od kuchni. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, ile wymaga to czasu i poświęcenia i ile ludzi jest to zaangażowanych, a teraz już wiem i wydaje mi się, że teraz będę o wiele bardziej doceniać organizację takiej wielkiej uroczystości w Kutnie. Została nam ostatnia koperta. Kategoria pytania z zaskoczenia. 3 rady dla kandydatek na Królową Róż. No to przede wszystkim, dziewczyny, nie stresujcie się. I wiem, że każdy pewnie będzie wam to powtarzał, żeby się nie stresować, żeby się rozluźnić. Ale to jest prawda. Wtedy wypadnie się najbardziej autentycznie i przedstawi się właśnie tak, jakie naprawdę jesteście. Ja oczywiście, no, lekki stres towarzyszy pewnie, ale ważne jest, że wtedy, kiedy się wychodzi na scenę i chce się przedstawić jurorom, musimy pamiętać o tym, żeby po prostu zapanować nad tymi emocjami i postarać się chociaż trochę nie stresować. Wtedy wypadnie się po prostu najlepiej. Kolejną radą myślę, że będzie to, abyście nie zakładały szpilek, tylko wygodne buty na płaskiej podeszwie, baletki czy trampki, bo częścią castingu jest sesja zdjęciowa, która w moim przypadku była na zewnątrz i musiałyśmy iść po piasku i po nierównościach, a dziewczyny, ja akurat miałam płaskie buty, ale widziałam, jak dziewczynom sprawiał trud przejście po piasku na wysokich obcasach, także pamiętajcie o tym i żebyście podeszły do tego w kategoriach zabawy, żebyście nie traktowały tego tak na poważnie i nawet jeżeli się nie uda, chociaż taką ewentualność trzeba od razu skreślić na wejściu, to żebyście pamiętały, kim jesteście i byłyście pewne i nawet gdyby się nie udało, to żebyście wyszły z tego castingu z podniesioną głową, bo to, że zgłosicie się i przyjdziecie na ten casting, już świadczy o tym, że jesteście niesamowicie odważne, bo sama wiem, ile kosztuje pokazanie się w ten sposób i zgłoszenie się do takiego castingu. Także trzymam kciuki za wszystkie i na pewno wam się uda. To już jest takie krótkie pytanie ode mnie. Powtórz 3 razy stół z powyłamywanymi nogami. 3 razy. Stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami. Super. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź na wszystkie pytania. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek z serii 3 pytania do. Do zobaczenia. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza.